Wygrana, dwupunktowa, ale wygrana z Betem Spartą Wrocław. Na pewno liczyliście na to przed przyjazdem tutaj. Jak oceniacie ten wasz dzisiejszy mecz? No, na pewno było ciekawe widowisko dla kibiców i wynik meczu zmieniał się tak jak kalejdoskopie. No, końcówka należała do nas. W tych trudnych warunkach zakończyliśmy ten mecz zwycięstwem. Jak trener ocenia swoich zawodników? Bo pojechaliście kapitalną robotę, między innymi Kacper Woryna, tak samo juniorzy. No, to jest ważne, że był lider naszego kołtu w postaci Kacpra. Co prawda początek miał niemrawy Leo Macyn, ale tam kiedy miał odpalić, to odpalił i te jego punkty były bardzo ważne i przyczyniły się do tego, że odnieśliśmy zwycięstwo. Także, jak pani wspomniała, cały zespół jechał solidnie, bo drużyna punkty zbierała i pozwoliło nam to na wygranie wyścigu i zdobyć 6-punktową przewagę przed biegami nominowanymi. No i zaczęło się dla nas to spotkanie happy end. Jak wyglądała sprawa z torem, bo jednak we Wrocławiu padało, była rozłożona plandeka, ale jednak wiadomo, że każdy tor po odkryciu plandeki jest niespodzianką. Sprawia wam problemy dzisiaj? Muszę powiedzieć, że tutaj jest dużo słowa szacunku i dla gospodarzy za wykonanie i przygotowanie toru do zawodów, gdzie warunki były, wiadomo, że tu były plandeki rozłożone. Szybkie złożenie tych plandek, mało tego, został przygotowany tor tak jak gospodarze sobie życzyli, co sprawiło, mało tego, sprawiło to ten tor przygotowany w tak krótkim czasie, po takim okresie, kiedy leżał pod plandeką, został przygotowany do meczów wzorcowo i tutaj wszystko się udało, także duże słowa uznania i dziękujemy za miłe. Teraz mecz w Częstochowie, czyli wasz domowy atut toru. Jakoś specjalnie się przygotowujecie na ten mecz? Czy tak samo jak standardowo? Bo jesteście jednak jedną nową w play-offach. No tak, no proszę pani, no przecież trening trzeba zrobić, sprzęt sprawdzić i to jest główne nasze przygotowania. Poza tym zawodnicy zdają sobie sprawę, o co jedziemy, co mamy zrobić i czekamy na Wrocław u nas. Mam nadzieję, że będzie takie same podobne widowisko jak tutaj. Jeszcze nie. Za tydzień mamy mecz w Częstochowie i będziemy walczyć na pewno. To jest sport i wszystko jest możliwe. Takiego jestem zdania. Nie poddajemy się, nie kładziemy się, nie kłócamy. Jedziemy walczyć za tydzień. Z faktury czasu patrzeć takie kłopoty, kiedy mam na gorzej, bo chyba możemy mówić, że to jest play-offy przegrane przez Bank Unii Europejskiej. Nie możemy tak mówić, to jest sport, po prostu tak się poukładało, nie będziemy tu nikogo obwiniać i szukać tutaj winnych w takiej sytuacji. Po prostu dzisiaj byliśmy słabsi i musimy to przyjąć na klatę. Pytania o Glebat się dzieje. Nie wiem, będziemy rozmawiać. No, Gleb ma jakiś trudny okres ostatnio, ale nie będziemy tutaj nikogo linczować. Przegrała drużyna, nie przegrał Gleb, tylko przegrała drużyna, więc... I to nie była kwestia sprzętu? Nie wiemy. Głowa gdzie? Nie wiemy. Trudno to na gorąco zanalizować. Nie wiemy, gdzie leży przyczyna. Natomiast przytrafił mu się taki występ słabszy. Ale mówię, nikogo nie obwiniamy, przegrała drużyna. Jak bardzo te upady, ta plandeka, to wszystko no, przeszkodziło wam się? Na pewno nam to nie pomogło. No, walczyliśmy do końca z torem. Na pewno nie był taki, jakbyśmy chcieli, ale nie szukajmy też winy w torze, bo tor był taki sam dla wszystkich i po prostu walczyliśmy, przegraliśmy. A propos toru, czy próbowaliście czegoś nowego w kontekście przegranego meczu z Włókniarzem? Nie próbowaliśmy, bo mieliśmy plandekę. Dzisiaj zdjęliśmy ją o 16 i po prostu otworzyliśmy jako niespodziankę, także z tym walczyliśmy. So first of all, congratulations about your qualifying for the next year's Grand Prix. How do you feel about it? Because it's such an amazing thing for you, for sure. Yeah, you know, it's pretty cool to be already in for next year, but at the same time, I would just want to try and do the best I can for the rest of the series and hopefully I don't need it, but if I do, it's nice to have it. For you today was 13 points, I guess. After this long journey from Glasgow, how do you rate your disposition? Yeah, I think today was a new day, and I think obviously you'd like to score more points all the time, but I think I just made a couple mistakes in one or two races off the start and in the racing also. But for the most part, I thought I rode pretty good tonight. So.
hopefully we can, you know, improve from this and be better in Czechoslovakia. How do you feel about the track today? Because we saw a tilt from yesterday, I guess. Was it nice because of the raining? Yeah, to be honest, the track, I quite enjoyed it, but I think the track staff, they did an awesome job with the to manage the rain, and you know, it was pretty fun. So you know, congrats to them guys, and thank you for making it raceable. How about the fans? Because we saw them today shouting your name. How do you feel about it, and what's your thoughts? Yeah, you know, it's always pretty cool, but you know, they want to win and we want to win, and hopefully we can have a good result in Czestochowa and, you know, give them something to cheer more about in a few weeks' time. For the off-topic question, what is your method to, like, have this journey from Glasgow, I guess? What do you do to be in a good shape like today? Yeah, you know, I should say thank you to one of the club sponsors, the Aston City Hotel. We had 1 hour sleep when I got here this morning, well, this afternoon at 1 p.m. And I went there and had a few hours sleep, so that was very nice. Thanks to those guys, and that's it really.